Do naszej redakcji wpłynął anonimowy list, w którym informator skarży się na działania trzech kierowniczek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wyżej wymienione osoby w stosunku do pracowników m.in. wypowiadają się tonem władczym, często podnosząc głos i nierzadko krzycząc, wyzywając. Wyżej wymienieni nadal swoich podwładnych traktują w sposób urągający ich godności, pokazując tym samym ich miejsce w szeregu. Karcące spojrzenia oraz nieadekwatnie stawiane wymagania powodują, że sytuacja w MOPS ulega dalszemu napięciu. Pracownicy wciąż nie czują się bezpieczni, są przerażeni tym, że nad władzą wisi chęć zemsty. Ten sam list trafił też do prezydenta Piły. Ten jednak nie chciał komentować sprawy. MOPS jest instytucją miejską. Donosem jednak na poważnie zajęli się inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy przeprowadzili wśród pracowników anonimową ankietę. Na pytania odpowiadało 69 osób. Na pytanie dotyczące agresji słownej oraz ignorowania i lekceważenia pracowników, spośród tych 69 osób 18 stwierdziło, że takie zachowania mobbingowe występują, a 15 osób na pytanie o zlecanie zadań sprzecznych i bezsensownych także odpowiedziało twierdząco. Żadna z tych osób nie zgłosiła jednak tych nieprawidłowych zachowań swoim przełożonym, a od 2012 roku w MOPS-ie działają procedury antymobbingowe. O skargach na te trzy kierowniczki dyrektor ośrodka dowiedziała się także z tego anonimu. Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że nie ma otwartości, jeśli chodzi o formowanie jakichś tam opinii na temat wewnętrznych relacji między ludźmi. Tego po prostu się nie da sprawdzić. A jeśli takie działania mobbingowe potwierdzą się, to wówczas pojawia się też kłopot ze zdrowiem. Długotrwały stres tym związany ma wpływ nie tylko na zdrowie psychiczne, ale też i somatyczne, a to może być niebezpieczne. Przetasowują nasz układ najpierw emocji, a potem wartości i to z całą pewnością może dorodzić sytuacje wrzodowe, zawały u mężczyzn częściej niż u kobiet, ale tak to właśnie się odbywa. Jednak nie zawsze, jak przekonuje psycholog, wszystkie skargi dotyczą typowego mobbingu. Czasem to zwykły brak klarownej komunikacji pracodawcy z pracownikiem może prowadzić do nieporozumień. Wówczas przydatna jest rola mediatora. W tym przypadku też ma się tak stać. Spotkania z kadrą kierowniczą MOPS oraz z pracownikami tej instytucji będą mieć nie tylko inspektorzy z Inspekcji Pracy, ale też przedstawiciele Urzędu Miasta.